Piotr Małachowski, przypomnijmy, wicemistrz olimpijski tu z Ptasiego Gniazda, wicemistrz z Berlina, mistrz Europy z Barcelony, wicemistrz świata z Moskwy i mistrz świata z Pekinu. Na zakończenie 60 parę metrów, ale najistotniejszy był ten rzut z drugiej kolejki, 67-40 i zwycięstwo. Jak to wszystko się rozwijało. 2008 rok, srebro olimpijskie za Gerdem Kanterem. Rok później prowadził do ostatniej kolejki, kiedy go przerzucił Robert Harting, i srebrny medal Piotrka Małachowskiego. Potem złoto na Mistrzostwach Europy w Barcelonie. Potem troszkę słabsze Degu. Potem powrót do zdrowia na Igrzyskach w Londynie, ale jeszcze bez medalu. I wreszcie powrót na podium przed 2 laty w Moskwie. I teraz na najwyższym stopniu podium Piotr Małachowski. Zobaczyli, śniegu już napadało. Ja. A ty nie wziąłeś rękawiczek? Nie. I co teraz? Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje? Nie. Bo ja łapię w ręce śnieg. No ale to zaraz będzie ci zimno, przemarzą ci ręce. Nie? No dobra, to zobaczymy. Zawsze jest tak, że jak przyjeżdżamy do Bieżunia, to jest słaba pogoda, co? Inne przyciąganie tutaj jest. Wow! Co? Oni już tam drewno postawili. No. Ej, czapka, wszystko jest zapięte, okej? Okay? Tak. Cieszy mnie tu bardzo. A, ciotka. Ej, faworki masz wziąć. Faworki masz wziąć. O Boże, kocha tego. Lekkie zdziwko było, co? To już zimna jest. To widzisz? Heniek, chory jesteś, wypadł. Siema. Cześć. Siema. Dobra, jedziemy po... Musimy jechać po Franka, dawaj. Siema. Cześć. Dawaj, Buziuleczki. No, zrobiłem, trzymaj, proszę, idę jeszcze po torba. Co się stało w rękę? Co? Tak, przyjechałam z dnia babci i we wtorek odlewałam ziemniaki. Tata! Na razie. A Kasia gdzie? Kasia, wchodźcie do domu. Kalafiorek, dobry? Kalafiorek babcia zrobi. I kochanie, zrobię. I buraczki. Ale wyjdźcie, proszę. Słyszysz? Nie przeszkadzaj babci. Bo chcę prędzej, bo jeszcze muszę ziemniaki obrać. Moje dzieciństwo wydaje mi się, że było takie jak każdego normalnego dziecka, który się wychowywał na małej wiosce. Aniu, nie psotuj się, Marysi. Nie było czegoś takiego, że sobota mogłem sobie iść, nie wiem, z rodzicami do kina, na spacer. Ja z dziadkiem ogarnialiśmy konia, jechaliśmy do lasu, ścinaliśmy drzewa i spędzaliśmy tam całą sobotę od godziny, powiedzmy, 6 czy tam 7 już wyjeżdżaliśmy. Naszą przerwą był tak naprawdę posiłek. Obiad, kolacja i tyle, więc się idę na trening, robię go w 3 godziny, mówię, co to jest, tak? To jest nic tak naprawdę trudnego. Tam się wchodziło, schodziliśmy albo tam na linię, albo po czymś. I ten, wchodziliśmy, tutaj się latało pod tym budynkiem. Można było wejść, wyjść. O ja. Więc było no naprawdę fajnie. Tam z tyłu też. Stamtąd później tam lataliśmy, tam taka rzeczka, łapać raki. I tam je łapaliśmy i przenosiliśmy tutaj. Dla mnie to miejsce, gdzie spędziłem wakacje, gdzie spędziłem swoją młodość, najlepsze jakby takie lata dzieciństwa, z których bardzo się cieszę, no bo nie były łatwe, nie były ten, ale były przede wszystkim ciekawe, nie były nudne. Tutaj co chwilę ktoś wpadał na deskę z gwoździem, rozwalał nogę, rękę, albo po prostu przychodziliśmy i jak tutaj ktoś był stróżem i pilnował, to no, kogo złapie, tak? No więc no, zawsze ktoś, kogo złapał stróż, to był przez, powiedzmy, przez godzinę, przez dwie okrzyknięty najsłabszym dzieciakiem, ale każdy został złapany, więc każdy był słaby, więc spokojnie. Nie, tu ci kładłam wczoraj, patrz.
widzisz, no, dzieci. Oni powszędzie, córcze. Jak byliśmy mali, to bardzo się biliśmy, dokuczaliśmy sobie. Ja zawsze chciałam się z nim bawić, z jego kolegami, ponieważ oni zawsze mieli takie ciekawsze zabawy, a to się ganiali, a to grali w podchody, w strzelanki jakieś. No i ja zawsze chciałam się z nimi bawić. No i oczywiście on mi nigdy na to nie pozwalał i któregoś dnia bardzo się mega na mnie zdenerwował. Pamiętam, jak do dzisiaj byłam w takich czerwonych dresach i zezłościł się na mnie, bo coś tam mu powiedziałam chyba i koledzy się z niego zaczęli śmiać i wziął, złapał mnie ze złości i powiesił mnie na szlufce, na bramie. I ja płakałam, zdejmij mnie, zobaczysz, powiem wszystko mamie i ten. A on po prostu taki był, że mnie zostawił tam. A ja poszłam z tego wszystkiego, bardzo płakałam i zasnęłam. Była przede wszystkim dziewczyną, więc oczkiem w głowie ojca, mamy, dziadków. A ja jak to chłopak już starszy, no to idziesz na odstawkę, tak? Ty jesteś od tego, żeby pomagać. A tu dziewczynkę rozpieszczyłem, więc czasami no, ona jakby dostawała więcej. Tak mi się wydawało, tak? Więc była bardziej faworyzowana, a ja nie. Więc no, moja taka obrona przed tym i bunt, no to, że po prostu gdzieś tam się zębiłem albo jej coś robimy specjalnie. Więc no, mam nadzieję, że mi wybaczyła, tak? No. Piotrek nie jest tylko dla mnie moim bratem, ale jest dla mnie przyjacielem. No i można powiedzieć, że w sumie ja zawsze o tym mówiłam i głośno będę o tym mówić, że no jest dla mnie drugim ojcem. Stresujesz się? Czym? A to już wiesz, o której będziesz miał tą operację? Nie, 14. Jak już będziesz po tym, to zadzwoń, słyszysz? No. No stresuj. Dobrze, że mamę oszukałam, że jutro masz tę operację, bo będzie się stresowała. Do rady. Włożyłam ci środek dezynfekcyjny w alkoholu 70%. No to... Setka jest tam? Jest. To starczy. Po zabiegu nie można. Gorąco w tej masce. Mogę się gdzie przytulić? Nie, bo jest koronawirus. Nie, to jest kochany. My jesteśmy rodzeństwem. Uważaj na siebie, się. Słyszysz? Tak, będę latał po mieście, wiesz? No nie, tylko żebyś... Daj ci pocałuję w czółko i... Na razie. Nie, tak. Wszyscy... Na razie. Kochamy cię. Na święta cudze. Ale ty byłeś brzydki, jak byłeś mały. Ty widziałeś siebie? Nie, dzięki Bogu nie. No, tutaj to Piotr. Ja byłem tym bliźniakiem, który zjadał wszystko. Widać po głowie. Nie no, tutaj... Jeszcze stary fotel, nie? Tak. Zawiozłem Pawełka do Dziekanowa 27, a 9 maja dziecko mi zmarło. I nikomu, naprawdę, nie wiem jak w ogóle niektórzy rodzice, bo ja to okropnie to przeżyłem. Okropnie. Jego chorobę i śmierć. To miłość z Pawełka przelała na Piotra. To jest jaka blacha, czy to jest... To czekaj, ja przyjdę pierwszy, bo tu widzę, jest porzewiały. O.
Nie, tam nie tak źle. No, ale ja bym tak... Dawaj, idź normalnie. Posłuchaj, a jak wpadnę, to będziesz mnie ratował. Potrafisz pływać. Nie, oczywiście, że u mnie. Byliśmy w tych szkołach ogarniać te wiesz, aha, egzaminy. No, tak, no jak Henio. Wygląda na to, że jakby Heniek da sobie radę, co tam ta dyrektorka mówiła. Tylko ta jedna szkoła, ta biała, to zarąbista, powiem ci, że wygląda. Dobrze, dobrze. Zobaczymy, nie? Ale mi się wydaje, że Henio też już taki grzeczniejszy, spokojniejszy. No, jest okej, okay, ale... Tak, no. No, ma swoje, jak to każde dziecko. Nie, ja już tam to nie wejdę, synuś. Czemu? A czego się... O nie, ty... Nie, bo to jest stare, słuchaj, to jest... Te... Zobacz, jakie masz bujną fryzurę. A jaką minę, jak Maryśka. Maryśka robi identyczne miny. Ty, tu to masz identyczną minę jak ten, jak Heniek. No, rzeczywiście. I włosy też ale podobne. Ale zobacz, jaki Franek jest tutaj do ciebie podobny. Na jednym zdjęciu jest mega podobny jak ten, jak masz okay. Pasowanie na pierwszoklasistę. Jaki to jest Romet, tak, rower? Tak. Bardzo dawno temu. No, trochę czasu minęło. Brama, która była zmieniona 30 razy. Ja musiałem dziadkowi pomagać, tragedia. No. A jak ją malowaliśmy? Jeszcze nie dobrze. Tu, gdzie jest zamurowane, to tutaj było wejście do mojego domu. Nie było tam toalety, drewniane podłogi. No. O 6 rano w zimę wyjść do toalety na dwór, przez ulicę, naprawdę to nie było fajne. Ja wiem, to materiał się. Co, dom, praca, dziecko, jeszcze parę miesięcy przygody ze sportem i wiesz, no koniec. No. I do Bieżunia. Tak. Wielka do lasy ciągnie. Nie, nie dam rady tutaj. Przyjechać do mamy, odpocząć na chwilę, to nie no. Czasami zostajemy jako sportowcy zaproszeni w ramach resocjalizacji do więzienia i wchodzę na salę sportową w więzieniu w Iławie, a wstaje mój kolega i krzyczy, siema gruby. A to był chłopak, który świetnie gra w piłkę nożną. Po prostu każdy by chciał być nim, tak? Widzieliśmy, że jak jest w innej drużynie, to mamy tak naprawdę przerąbane i przeważnie przegrywaliśmy, tak? I mówię, wow, kurczę, no nie wstydziłem się tego, że on powiedział do mnie, cześć gruby, tylko mówię, ja, no chłopak, który, no ja będąc w jego wieku, bo jesteśmy rówieśnikami, chciałem być taki jak on. No niczego to nie potoczyło się, więc no, to jest przykre, no mam nadzieję, że każdy gdzieś tam zrozumie, bo każdy ma szansę w każdym wieku jakby cofnąć to wszystko, wziąć się w garść za siebie i polepszyć swoje życie. Co? 25 czerwca miał egzaminy do liceum. No a 28 mężulek zmarł. No i tak. Od września później poszedł do liceum, do Ciechanowa. No i 22 lata jest. Mogę powiedzieć, że więcej poza domem, jak w domu. Gdzie poszedłem, to wszyscy, o, to nie wiem, Piotrek, no, syn Tadeusza, który tam zmarł, nie? I tam opowiadają historię, a ty to słyszysz, stoisz jako dziecko, więc to nie jest, to nie było fajne. To jest jedno i chyba taki powód też był, że gdzieś tam starałem się no, po prostu uciec, tak? Mówię, no, na pewno będę miał większą szansę coś osiągnąć, coś zrobić, tam, aniżeli tu w Bieżuniu, bo tu jakby nie widziałem, tak? Bo wszystko musiałem jakby też samogarniać, tak? Skończył już podstawówkę i mama go przywiozła, żeby jechał na obóz, bo już był dogadany, że przychodzi do nas, do Ciechanowa trenować. On z małej, ze Słończewa, ma wioska to już w ogóle taka, że czy jakby się rozpędził na rowerze, to by nie zauważył, że przyjechał przez wioskę. A Bieżun jest troszkę większy, więc ten...
żart. Więc no, gdzieś tam mieliśmy wspólne tematy. Też mówił, że o, tutaj ojcu pomaga, tu ma takie rodzeństwo, coś. Zaczęliśmy normalnie gadać. Trenowaliśmy wtedy u jednego trenera, Pawła Suskiego, więc no, razem na treningi, razem wszystko. Jak się razem trenuje, no to te relacje są bardzo bliskie. Tak? Bo jednak człowiek spędza ze sobą dość dużo i takiego istotnego czasu w bardzo istotnym wieku. Tak? Bo obaj byliśmy nastolatkami. I ze względu na to, że ta specyfika konkurencji też jest taka, że ten trening jest takim z jednej strony bardzo ciężki, dzielisz tą pracę, dzielisz te wszystkie wyzwania i wtedy się człowiek tak wiąże. Jakoś tam sobie przypasowaliśmy i dlatego tak już ta nasza przyjaźń się rozwinęła. Nie mieliśmy innej perspektywy, więc my się tego pewnie trzymaliśmy podświadomie na maksa, tak? No bo co mamy innego robić? Tomek ma wrócić do Słońcowa, ja do Bieżunia, co my tam będziemy robić? Naprawdę trenowaliśmy bardzo ciężko i trzymaliśmy się tego, że to jest jakby nasze całe życie i to nas ukształtowało. Piotrek na pierwszy rzut oka nie był jakimś tam wybitnym talentem. Jak przyszedł, to rzeczywiście na chyba trzecim treningu, jak pokazywałem mu jakąś tam, uczyłem go czegoś rzucania piłką, to mu kolano wypadło. Rzutnia w Ciechanowie była tak sytuowana, że tutaj była rzutnia, a tutaj płynęła rzeka Łydynia. Będąc mistrzem techniki, miałem taki trening, że przyniosłem 5 czy 6 dysków, wróciłem z jednym, tak? Teren Suski nie przebierał w słowach, ale nie dlatego, że był zły na mnie, no bo on wie o tym, że no, uczę się rzucać dyskiem, tylko że nie wiem, przychodziła wielka, potem patrzył Andrzej Krawczyk i nie mieli czym rzucać na treningu, tak? Budynek szatniowy był podzielony na trzy części. Jedna była nasza, lekkoatletów, i dwie były piłkarzy, tak? I my te wszystkie rzeczy, które nam się psuły albo ten, to mieliśmy klucz do robienia, no i sobie wymienialiśmy u piłkarzy, bo oni mieli więcej tego i tak jak nam się kran zepsuł, to sobie szliśmy, przekręcaliśmy, jak nam się krzesło rozwaliło, to sobie zamieniliśmy. Pamiętam, jak Tomek z trenerem Suskim, nie wiem, ma za chwilę mistrzostwa Polski halowe, śniegu jest naprawdę po kolana, gdzieś tam ta koło odśnieżone, wiadro z ciepłą wodą, kula wyciera, Tomek pcha 3-4 razy, Suski zmienia wodę ciepłą i tak dalej, więc no, rozgrzewka na dworze, piłki jak lekarskie, dzisiaj siedzimy w świetnej hali, tak, w Spale, możemy zrobić piłki tutaj, mamy, nie wiem, 5, 6, 7 kilogramowa wtedy. Takie, jakie były, tak, nieważne, była piłka 10-kilogramowa, to musieliśmy robić 10-kilogramowo, nieważne, że miałeś, nie wiem, 15, 16, 17 lat, no, życia. Jak się dostało jakieś dresy z klubu, to wow, to było coś niesamowitego, mamy dresy klubowe. Dzisiaj młodzież tego nie szanuje, dzisiaj młodzież przychodzi, nie wiem, są młodzi, jeszcze nie mają jakby super wyników, są dobrze, ale może no, nie najlepsi i są przede wszystkim, nie wiem, młodzikami, juniorami, oni dzisiaj chcą pieniądze, takie kontrakty, tak to ma wyglądać, ja chcę, zdałem prawo jazdy, więc panie menadżer, ja chcę samochód, ja chcę to, nie? Kiedyś to myśleliśmy o tym, że wow, no, wyjechać na zawody, marzenia, nie wiem, mistrzostwa Polski, później po mistrzostwach Polski, mistrzostwach Europy, mistrzostwa świata, wow, jak z Tomkiem zrobiliśmy jakby już pierwsze wyniki mistrzostwa świata, wszystko, to wow, mówimy, kurczę, no, zobacz, jak nasze życie się potoczyło. Od początku bardzo ciężko obaj trenowaliśmy, no i Piotrek tę pracę wytrzymywał, tak? No to oczywiście pomaga, jak człowiek tam nie zadaje zbędnych pytań, tylko robi. To się w sporcie wyczynowym przydaje. A ta jego naturalna krzepa, no pomagała, tak? Te wszystkie cechy charakteru, jakie naturalne miał, to doprowadziły go tam, gdzie jest, plus no tytaniczna praca, jaką wykonał. To trzeba jasno powiedzieć. Druga kolejka, Piotr Małachowski. Piotrek Małachowski, no, zaczął świetnie i musi być dalej świetnie. Jest świetnie, proszę Państwa! Kapitalny rzut! 67-82. Czyżbyśmy się stali potęgą, pchnięciu kulą, w rzucie dyskiem. I coś się dzieje, gdzie jest Gerd Kanter? Kanter jest i jego stać na dalekie rzuty, ale tu chodziło o to, żeby dobrze rzucał Piotr Małachowski. Powracamy do koła, bo już rzuca Piotr Małachowski. I uwaga! Nie. Jest na srebro! Srebro! Kanter jest mistrzem olimpijskim, a Piotr Małachowski jest drugi! Gratulacje Tomek od tego, który ma złoto i od tego, który miał złoto. Pracowałem na ten sukces naprawdę bardzo długo. W ciągu jednej minuty spełniło mi się wszystko. To było moje marzenie, tak? Przede wszystkim. I tak mi się wydawało, że człowiek z Bieżunia może, z mojej miejscowości, może nie osiągnąć tego sukcesu. Myślałem, że to jest jakby marzenie, które nigdy się nie spełni. Tutaj się spełniło i wow, w ciągu jednej minuty stwierdziłem tak, wychodząc z koła mówię,
Jakie to jest proste. Jakie to jest, kurczę, proste. Ty masz 25 lat dopiero. 11 lat kariery przynajmniej przed tobą, na takim poziomie bądź wyższy. A no to zobaczymy. Jeżeli będzie zdrowie, będzie wszystko się układało tak, jak się teraz układa, na pewno będę trenował. Jeżeli będę miał jakieś problemy, no wtedy no, trzeba będzie pomyśleć o jakichś innych, ale no, na razie nie myślę, sukces, nie myślę o zakończeniu kariery. Wracam do pokoju, wszyscy śpią, bo za chwilę Igor Janik na drugi dzień ma eliminację, rzutu oszczepem, więc po cichu wchodzę, kąpię się i tak dalej, patrzę w telefon, a tam SMS, kancelaria prezydenta, kancelaria premiera, więc mówię, wow, chciałbym oddzwonić, bo chciałem być miły. Konto jest zablokowane, bo przekroczyłem limit. Ja nie mam jak się dodzwonić, nie wiem, co mam robić. Nie ma Majewskiego, czyli mojej prawej ręki. Gdzieś poszedł uczcić swój sukces, swój złoty medal, bo 3 lub 4 dni wcześniej zdobył, też spełnił swoje marzenie i złoty medal. Więc mówię, ja, co się dzieje? Myślałem, że jak wrócę, to będzie fajnie, a tu siedzę sobie sam, tak? Nie mam do kogo zadzwonić, do swojej mamy, siostry, pocieszyć się tym sukcesem, bo wiesz, no sukces nie smakuje, jak jesteś siedzieć sam w pokoju, ale gdzieś tam idę do wioski olimpijskiej, był świętej pamięci Piotr Norowski, mówię mu, jak wygląda sytuacja, proszę bardzo, telefon, możesz dzwonić, więc powiadomić wszystkich, więc pierwszy telefon do rodziny, drugi do Majewskiego, gdzie jesteś. Więc no tak, no kurczę, no. Razem zaczynaliśmy, razem było nam bardzo ciężko to wszystko, ten i razem zdobyliśmy na jednych igrzyskach medal, więc no... Świetna sprawa, więc no, chciałem też być z nim, tak? On zdobył ten złoty medal, upragnione, spełnione marzenie jakby no, na 100%. I już jakby żyje, bawi się, już chce jakby odreagować. Kilka ładnych lat ciężkiej pracy, a ja siedzę sam, nie? I nagle wchodzi, gdzie ty jesteś. No i no jest fajnie, zaczyna się dziać życie. Medal, kasa, telewizja, wywiady, imprezy. Kończyło się afterparty, 12:00, kasyno, taksówki. Ja z nim w różnych kasynach czy barach spędziłem wiele nocy, no bo musiałem się go pilnować. Raz mu chyba wszystkie żetony zabrałem i sobie wyszedłem po jednym z kasyna, bo już po prostu szedł na zatracenie, że wszystkie przegra. A tak przyszedł rano mu i oddałem i zawsze coś zostało. Piotrek, no jak przegrywał, to szedł dalej, tak, i naprawdę czasami to już nie było mądre, tak, pożyczanie pieniędzy i granie za nie, no to już jest naprawdę zgubna rzecz. No był hazard. No oczywiście, przegrałem bardzo dużo pieniędzy. Wracałem z kasyna i ja nie miałem wyrzutów sumienia, ja nie byłem zły. Ja mówię, kurwa, stary, no coś jest nie halo. Jak ja wchodzę do kasyna, by, nie wiem, powiedzmy, wziął 10 000 złotych, i przegrał 10 000 złotych, to ja wracałem, wow, jutro przyjdę, się odegram, nakręcony i tak dalej. Wielokrotnie było, że wchodziłem, miałem 2-3 tysiące złotych, przegrywałem i nie wiem, za ostatnim rzutem ruletki, czy nie wiem, zależy w co grałem, powiedzmy, odgrywałem się i wychodziłem 500 zł, no wychodziłem, miałem 3500, mówię, kurna, 500 zł. To jest to, jesteś kozak, nie? Tak mi się wydaje, że on wiedział, że źle robi, chodząc do tego kasyna, ale to było po prostu już uzależnienie. W pewnej chwili te pieniądze się skończyły. No i... Boże, czy ja dobrze w ogóle mówię? I wtedy stwierdziłem, że jakby no, nie no, trzeba iść coś z tym zrobić, tak? Tu rozmowa z psychologiem, tu coś, tu nagle sport, już tak konkretnie docisnąłem sobie. I mówię, no faktycznie jest dużo lepiej, tak? Bo można... w miesiąc przegrać, wsio. Czasami oczywiście zagram. Nie to, że jestem dzisiaj wow, super i bez skazy. Oczywiście zagram, ale już gram z rozsądkiem i idę tego złego mnie jakby nakarmić sobie tam raz na jakiś czas i wracam, jakby zapominam o tym, tak? Jestem, ta choroba jakby, to nazwać trzeba chorobą, jakby nasycona trochę i mówię stop, na następne kilka miesięcy z głowy, tak? Żałuję, że nie był kogoś takiego, który by mi powiedział, no ja też przegrałem w swoim życiu, tak? I zobacz, dzisiaj, nie wiem, rozdaję ulotki. Kiedyś jeździłem super samochodami, super wakacje, jadłem w super restauracjach, miałem żonę, a dzisiaj przegrałem wszystko, nie mam nic.
żałuję tego, że nie ma w sporcie takiego człowieka, takiej komórki, nie wiem, no, która powie, stop, okej, okay, musi się trochę wyszaleć, ja to rozumiem, ale te pieniądze musisz coś gdzieś zainwestować, bo sport nie trwa wiecznie. Więc staram się tłumaczyć młodym, a jestem namacalnym przykładem. I wielu sportowców w Polsce jest, którzy mieli problem i z hazardem, z alkoholem, i z innymi używkami, tak? Ludzie uważają, że sportowcy są herosi, którzy... depresja u sportowca? Jaka depresja? Przecież oni mają kasę, telewizja, kamery. Wielu osób, jak mówiłem, no miałem problem, nie wiem, z hazardem, miałem problem z czymś tam, a on tak... Tak? To wygracie? Wow. Pan pali? Pan pije? Tak? I pan płacze czasami, tak? Żółte dziecko. And Piotr, power comes from sprint, not from start. I was never expecting that I would have such a good relationship with him, because I was expecting, okay, he's like my level athlete, like he has two Olympic medals, like he's world champion, he's like European champion. So I thought like it's not gonna be so easy to work with him, but actually it was opposite. He was really easy to work with, because like he was really coming to me. He was saying that like, you're a coach, I trust you. So even if you do things that I don't like, I'm willing to do it, because these are my like last years. I want to like retire successfully. So you in charge. Trzeba Gerd. Nie było lepszego wyboru. Nie, żartuję. Jest to doświadczony zawodnik, który zdobył kilka ładnych medali. Ostatnie lata trenował sam ze swoim fizjoterapeutą. Dla mnie kolejny plus, bo on jest starszy ode mnie, czyli wie, jak przygotować starego, doświadczonego zawodnika do tego, żeby osiągnął dobry wynik na głównej imprezie, ale przede wszystkim no, rozumie też to ciało. When you're getting close to your end of your career, you can't train the same, because like if you're training the same, you're just training too much and it's not going to give the same results that you used to have. Nienawidzę tego. Oczywiście, tak, no w pierwszym roku to już mi tyle tego pokazywał, że mówię, stary, stop. Nie chcę tego oglądać. Wiem, ten trening trwał 3 godziny rzutowy. Odstania w tych butach, które są tak zarobiście wygodne, to już mnie bolały stopy. Ja czasem miałem uciski. Mówię, ty stary, już koniec. Jak chcesz pogadać, to usiądźmy po treningu, po obiedzie czy po kolacji i możemy pogadać, bo wtedy było naprawdę tego multum, tak? Oczywiście zgadzam się z nim, to jest bardzo dobre. I nawet w moim wieku, bo też popełniam błędy treningowe, techniczne w kole i tak dalej. I wiem, że to jest dobre, bo czasami jest tak, mówię, ale fajnie zrobiłem rzut, jak przytrzymałem głowę i rękę, tak? To dla was nie ma znaczenia, czy głowa jest tak, czy tak, tak? Ale dla mnie na to, żeby rzucić kili te 66 czy 7 metrów, to jest bardzo ważne dla każdego dyskobola, więc no, mówię, ale to trzymałem. Mówi, nie, zobacz, i nagle patrzę, ty, no faktycznie nie robiłem tego. I cała ta linia jest nie prosta, tylko jest przekrzywiona, czyli skracam jakby całą dźwignię i siłę odśrodkową, ale nie będę was tym zanudzał. Zawsze mi mówi, że ja rzucam 55 metrów, jakby pierwsze rzuty, bo ja robię jakby powiedzmy luźno, zobaczyć, czy mnie nic nie boli, czy jestem już dogrzany, czy jeszcze coś powinienem zrobić. Rzucam przeważnie albo 54, albo 56, 7, tak? I zawsze mówię, o, 55. I tak już mu weszło do głowy, że pamięta słowo 55. And little bit better? Miyagi. This is a little better. Yeah, because I feel, you know, like different tension, my hip and my yeah, shoulder. Yeah, you see a little better. Yeah. You see. But you see the it's like this, not. Yes, yes, yes. But you see now, you're not falling. Yeah. Before you were like totally yeah. Falling. So what was it? Was it head or? Of course. Pięć, pięć. Pięć, pięć.
Peter, look at this. I see. Errol. No fight. No give fight? Up. Give up. 65-50. 65-50. 65-50, you know, my first throw, 67. Not like you, 63. 65-98 last one. Come on. One throw, 68 and... Of course, when we heading to Beijing, we were really focusing and really following my competitors. And of course, the main ones were like Alekna, Piotr, Harting. Generally, I knew that like if I'm executing my average throw, I should take it. But still, like he was competing in very high level. Probably remember like this last throw because I went for lead. I was like trying to not watch it, how he's gonna do it, but I was trying to hear how his audience gonna react. But he was already so happy, I think. So when he was going for his last throw, like he was happy with silver because it was a big breakthrough for him. And so that was my moment. Yeah, but not, you know, I'm winning you like this. Not like this, like this. Come on, one throw. Come on, throw. Come on. Before Beijing, average of the whole competition 2008, 68-82. One throw. Może po prostu chce mnie jakby, nie wiem, pobudzić, zmotywować bardziej, żebym dał siebie jeszcze w tych ostatnim dniu treningu coś więcej. Ale po prostu no jakby to na mnie w taki sposób gdzieś tam może podświadomie działa, tak? I może jemu się wydaje, że to działa, ale to działa tak naprawdę de facto no, na niego, tak? Jak ja mówię, wielki mistrz olimpijski z Pekina 2008. Jeden rzut oddał i wielki mistrz, tak? But I'm saying, come on, like, one is enough. And if I have to talk about somebody who's lucky, that's him. Because generally, what does he do? We have to like agree that he is lucky man. Because he's kind of born, or like there's some kind of gift for him. But like, I don't know, is it some, I don't know, lottery or I don't know, casino? So he is lucky man, and many times he's winning. So he's somehow touched by the fortune, you know. Druga kolejka i drugi rzut naszego wicemistrza świata. Najszybsze nogi, 1,5 sekundy to wszystko trwa i znakomicie powyżej 65 metrów, dobrych parę metrów. Świetnie Piotrek, 4 zwycięstwa diamentowej lidze. 2 razy przecież w swojej karierze już cały cykl diamentowej ligi wygrał w tym sezonie. Prowadzi, jest liderem. No i teraz ile? Na pewno powyżej 67 metrów. Może to będzie już rzut medalowy, aż boję się powiedzieć, jaka barwa. 67-40. Fantastycznie, fantastycznie. Jeżeli nie przerzuci Polaka, a nie przerzucił w tym rzucie. To mamy kolejny złoty medal, 3 w rzutach. Tu się wykluła jego kariera 7 lat temu srebrnym medalem. Wtedy przegrał z Gerdem Kanterem. Teraz ma wreszcie globalny tytuł. Popatrzmy teraz na Piotra w jego rzucie pożegnalnym. Ale przecież Robert Urbanek jest 3 i tego już nic nie zmieni. Mamy dublety, 3 dublet na tych mistrzostwach. Po młociarzach, po tyczkarzach. 2 Polacy na podium w konkursie dyskoboli. Na zakończenie 60 parę metrów. Ale najistotniejszy był ten rzut z drugiej kolejki, 67-40 i zwycięstwo. To pierwszy raz chyba za kierownicą, jak siedziałeś. Ekstra pantofle, białe skarpety. Ty chodziłeś do drugiej. Do no to ja byłem w drugiej klasie taki duży. Jedno z niewielu zdjęć, gdzie tam tak naprawdę jest praktycznie cała rodzina, tak? No ciebie nie ma, nie? Bo ja robiłam zdjęcie chyba wtedy. No możliwe. Jest taka szansa. No a też, gdzie tam jest powiedzmy mój ojciec, którego też miałem 15 lat, zmarł, więc no... Gdzieś tam są wspomnienia. Niektóre są jakby no niezbyt fajne i to tyle, tak? No. On powinien z nami tutaj dzisiaj być.
No i dla Piotrka, dla mnie, jak dla mamy jest to trudny temat, ponieważ tata nie chorował, po prostu położył się do łóżka i nie wstał, tak? No ale też się po prostu źle prowadził, mama walczyła z tatą, nie pij tak, bo zobaczysz, że będziesz chory, że to, że tamto, no ale nie chciał tata mamy słuchać. No i wyszło jak wyszło, że w młodym wieku zostawił żonę, no i dwójkę dzieci, więc to dla nas nie jest łatwy temat. I pamiętam, że ostatnie jakby pół roku, rok, to chyba z nim nawet nie rozmawiałem. Więc no, gdzieś tam się pokłóciliśmy, posprzeczaliśmy. No też to było jakby pokłosie tego, że no wracał z pracy, napity i tak dalej. Więc no, to też nie było jakby fajne, jakby zacząłem już kumać to, że kurczę, no, no przychodzi, to coś daje kasę, no okej, fajnie, bo mamy za co żyć, tak, ale no też jakby coś trzeba dać od siebie, więc pamiętam, że była taka no nieprzyjemna sytuacja, powiedzmy, no ostatnie może pół roku, także nie rozmawialiśmy razem, więc też mówiłem, kurczę, miałem pretensje do siebie i staram się dzisiaj jakby nie kłócić z ludźmi tak, że przestaję z nimi rozmawiać, tak. Parę lat po śmierci mówię, kurczę, czemu ja nie rozmawiałem? No dobrze, no było tak i tak, ale mogłem to jakoś zaakceptować, tak? Więc też miałem jakieś wyrzuty, że kurczę, no nie pogadaliśmy się ostatnie pół roku. Chyba nawet nie mówiliśmy sobie cześć czy dzień dobry. Więc no, to jest trochę bez sensu, nie? No, nie chcę chodzić na cmentarz. A może dlatego, że nigdy tata mu nie powiedział słowa kocham cię i no chyba siedzi mocno w nim to. Może ma do ojca żal. Ale może gdyby lepiej się prowadził i by razem był z nami i żył, no to może byśmy się doczekali tego słowa kocham cię. Bo od mamy słyszeliśmy to ciągle. I ja dlatego zawsze jak dzwonię do Piotrka i słyszę, że jest smutny, że coś tam mu jest, że jest mu źle, no to wtedy na sam koniec rozmowy mówię do niego: Piotrek, kocham cię, no i na razie. Ja nie mam z tym problemów, ale Piotrek ma. Po stracie ojca, no głównie przez to Piotrek był bardzo zbuntowany na początku i stąd te różne problemy, tak, w jego życiu się tam zdarzały. Mieliśmy masę różnych tematów, o ojcu też tam rozmawialiśmy, ale nie jakoś tak, że myśmy to wywlekali na wierzch, te bebechy i jakoś żeśmy to przepracowali, to raczej nie, tak. To raczej po zachowaniu Piotrka było widać, że stąd też część tych zachowań się brała, tak. Ale on wszystko w sobie dusił. On w ogóle tak na zewnątrz tego żalu, tego wszystkiego nie, ten z siebie nie wydobył, tylko wszystko w sobie dusił. Tak. No i teraz jak coś, to wszystko tak dusi, aż później po jakimś czasie pomału, pomału z niego to wychodzi. Piotrek jest bardzo skrytą osobą, jeżeli chodzi o uczucia i tak naprawdę on nie... Chyba nigdy nie przyszedł do mnie i nie powiedział, nie wiem, jakichś takich tkliwych słów, typu, że tam, no nie wiem, boję się, że was stracę albo coś w tym stylu. On bardzo przeżywa to w środku. Ostatnio sobie uświadomiłem, że tak naprawdę nie mówię słowa, nie wiem, kocham, dużo emocji trzymam w sobie, bo boję się, że ludzie to wykorzystają, oszukają mnie. A też jakby boję się powiedzieć, nie wiem, tak mi się wydaje, do Kasi, że zostanę odrzucony. Że to ona powie kiedyś do mnie, kurwa, ty nie jesteś dobry facet, spadaj stąd. Nie no, powiedziałem Kasi, że ją kocham, ale też się powiedziałem, mówię, jak wygląda moja sytuacja, tak? No, przecież nie boję się, że Haniek mnie odrzuci, tak? No, ale też mam czasami problem, że nie mówię tego tak naturalnie, tylko muszę się zastanowić, tak? Czy to wypada w tym momencie, czy nie?
Mam nadzieję, że Hania mnie kocha, nie? No. Macie taką grę. No oczywiście. No nie no, Hania zawsze wygrywa w grę. Kto kogo kocha. On na przykład wstaje rano o 7:00, przybiega do mnie, rzuca się na mnie i mówi: kocham cię, proszę, stop. To jest pobudka taka, że Nie interesowałam się specjalnie sportem, a tym bardziej takim sportem, powiedziałabym, no nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, niszowym. Jak się poznaliśmy i mówił, że rzuca dyskiem, to się pytałam, czy to za to są jakieś punkty dawane. Wyśmiał mnie, no bo stwierdził, że jak to, to ty nie wiesz, że w ogóle to tylko liczy się odległość? No ale ja mówię, no dobrze, no liczy się odległość, ale może są jeszcze jakieś punkty pod tytułem za technikę, za coś tam, no nie wiem, no. Dla mnie wydawało się to normalne. Przyprowadził go mój były chłopak do mnie do salonu, przyszedł sobie na solarium i mówi: o, zobacz, kogo ci przyprowadziłem. Jestem już, nie wiem, 10 godzinę w pracy, siedzę, ja wtedy jeszcze robiłam paznokcie. Myślę, Boże, jeszcze będę musiała tego zabawiać, mówię. Przyszedł, posadził go, spotkaliśmy się drugi raz, chyba ze 3 lata później, gdzieś tam na jakiejś imprezie. Marcina, a ja tam nie mogę wchodzić na górę, mamy czekać na dole. Ale Kasia mówiła, że mam ten? To trzeba przypiąć. No to na dole przypniemy. Nie. No nie, no to zawieź tylko dziewczyną. Kasia powiedziała, że ja tam mam nie wchodzić. Tak? No. No ale to może też róża już pewnie tobie trzeba. No to ty mi przypniesz, no to widzisz. To jest duża, a mała jest Lechenka. Mój ojciec nie pokazał, jak to się powinno funkcjonować w rodzinie. Czy gdzieś błędy młodości, czy nie miałem dobrych przykładów, jeżeli chodzi o moich znajomych. Im rodzice nie mówili codziennie: kocham cię, i nie mówili im, że może kanapeczkę z miodkiem i kakałko, tak? No to nie. Tylko siada jedz. Albo siadał ojciec, bo wrócił z pracy, ja, ta dziecko, no ty zjesz później, tak? Jest taką osobą wybuchową w pewnym sensie, tak samo jak ja. Oboje jesteśmy tacy żywi, przez to też się bardzo ścieramy. I się nie dogadywaliśmy, były jakieś tam różne problemy, to było: dobra, no to rozejdźmy się. Ja mówię: no ale to przecież jakby to nie jest rozwiązanie, zwłaszcza, że zawsze mówię: no dobrze, no okej, my się rozejdziemy. Bierzesz sobie nową dziewczynę. I problem jakby za chwilę będzie ten sam, no bo jakby te problemy, umówmy się, no w większości z nas się powtarzają, więc to nie jest kwestia wymiany po prostu dziewczyny, tylko to jest kwestia, no poszukajmy jakieś rozwiązania, tak? Uważam, że w ogóle sportowcy w Polsce są w pewnym sensie upośledzeni społecznie. Bo to są osoby, które są absolutnie w gruncie rzeczy, chyba większość, nieprzystosowane w ogóle do życia. Dlatego, że oni żyją w ogóle w jakimś innym świecie. Świecie wyjazdów, świecie hoteli, jakichś tam ośrodków, gdzie tam są zasady. I oni znają te zasady, okej, dostosowują się do tych zasad, no ale później w domu to myślę, że zwłaszcza w chwili, kiedy gdzieś tam pojawiają się związki i rodziny, no to myślę, że tam może mega to szwankować. Ta Parzyna, ładnie wyglądasz. Ja bym chciała zamówić. Ja mam z tobą z tym... Kasia, mam z tobą tańczyć w tej sukience? Spokojnie. To się podpinę, słuchaj. Jak nie, to weźmiemy na życie. Nie te zdejki, będzie bez. Mówiłam ci, żeby miała dużą sukienkę. No to ja nie wiem, jak to zatańczymy. Każdy, kto go zna, kto go kocha, to wie, że on swoim zachowaniem, tym, że jest dobry dla ludzi, właśnie on w ten sposób okazuje swoje uczucia i mówi te słowo: kocham cię. Przez czyny. Piotr Małachowski! Miejsce trzecie! Gratulacje. Panie Piotrze, ten czempion jest. On jest wyjątkowy. Chodźcie tutaj. Olek i Tymek. Najbardziej kolorowy czempion tego wieczoru. Od dzieciaków, którym pomaga Piotr Małachowski, są dzisiaj wspólnie ze swoimi równie mocno uradowanymi rodzicami. Ja o tym oczywiście nic nie wiedziałam, więc dla mnie było takie samo zaskoczenie. Piotrek jest zawsze taką osobą, która chce tam pokazać się z jak naj, no, takiej lepszej strony. On nie będzie płakał, nie będzie tam... nie puści na pewno tak do końca emocji, ale bardzo jest na pewno wzruszony, na pewno.
On nie oczekuje na pewno od nikogo takich podziękowań, tak? On jest no, skromny, jeżeli o to chodzi, bardzo, i to nie jest na pokaz. Tymek urodził się z wrodzoną wadą serca o skomplikowanej nazwie, atrezja zastawki tętnicy płucnej z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej i przełożenie wielkich naczyń. Olka zdiagnozowano siatkówczaka i myśmy go leczyli w Polsce ponad 2 lata bez efektów. No i w momencie, kiedy lekarze podjęli decyzję, że chcą usunąć mu oczko, ostatnią deską ratunku były Stany Zjednoczone i tam leczenie w Nowym Jorku. Ostatnie nasze takie koło ratunkowe, jak już nie tam, no to już. Już nic nie możemy zrobić. I potrzebowaliśmy ogromnych pieniędzy. To było ponad 1 300 000, o ile dobrze pamiętam. Ale wiedzieliśmy, że po prostu musimy to zrobić. Wiedzieliśmy, że były dzieci, które zbierały taką kwotę, więc dlaczego im się miało udać, a nam by się miało to nie udać? Więc wiedzieliśmy, że jeżeli wszyscy na pokład, damy radę. Napisał do mnie mężczyzna o imieniu Piotr, nazwisku Machowski. W sumie nie wierzyliśmy w to, że to on. No bo to było takie nierealne. W momencie, jak Piotrek odpowiedział nam na tą naszą prośbę, pamiętam, zapytał, ile nam potrzeba. No i odpowiedzieliśmy mu, że tam ponad 1 000 000 zł. I on powiedział jedno zdanie, że to da się zrobić. Pojawił się wielki gość, który na co dzień był dla mnie tak naprawdę osiągalny tylko i wyłącznie w telewizorze. A tak naprawdę mogłem mu podać rękę gościowi, który ma ogromne serce i chciał uratować życie mojego dziecka. Tak samo wielkie emocje, coś nie do opisania. Żona, cześć, dziękuję. Idzie ze mną? Cześć, nie możesz, idzie ze mną na dekorację? To dawaj, chodź. Czekaj, pomogę ci. Chodź, my dobra? Chodź, poznasz wszystkie tutaj ciocie, moje koleżanki, dobra? Cześć. To jest Olek, a to jest ciocia Paulina, cześć. Ciocia Daria i ciocia w hakulą, a ta ciocia rzuca dyskiem. Chodź tutaj, dawaj, zobacz. Tutaj ciocia Majka. Dla mnie to też było, że poznanie takiego no idola mojego. U mnie w domu zawsze był taki kult igrzysk olimpijskich, zawsze się siadało przed telewizorem i to było dla mnie takie jeszcze podwójne. Tak, wszystko jest takie banalne, bo czuję ogromną wdzięczność. Uważam jego za cudownego człowieka, naprawdę, bo on mógł dać ten diament i zapomnieć, ale tak nie jest. My z nim mamy kontakt do tej pory. To jest, myślę, najbardziej niewiarygodne z tego wszystkiego, że on jest taki normalny. Nie ma takich słów, które mogłyby wyrazić naszą wdzięczność, ponieważ Piotrek to, co zrobił, to podarował życie naszym dzieciom. Dlatego Piotrze, z tego miejsca bardzo ci dziękujemy. Z dobroczynnością w sporcie jest tak, że no, po części to jest naturalne, po części jest jakoś tam nam wyreżyserowane. U Piotrka to akurat jest bardzo naturalne. Piotrek chce pomagać ludziom. Ma takie, ma podejście do tego i to nie jest gra pod publiczkę, to jest naprawdę, naprawdę naturalny jakiś tam odruch serca. Piotrek robił wiele rzeczy i robił wiele rzeczy, o których nie mówił i które gdzieś tam nie wychodziły, a robił, bo chciał pomóc. I u niego to jest naprawdę naturalne, wysłuchuje ludzi i chce im pomóc, tak? Tak, angażują swój czas, środki, własne środki, to też jest, nie jest częste, powiedzmy sobie szczerze. Także no to jest jakaś jedna z jego tych świetnych cech, które czynią go tak miłym i fajnym facetem. Dajesz, Piotrek, trzymamy kciuki. Dobrze, daleko, daleko, ponad 63, może 62,5 metra. Na pewno był to najlepszy jego rzut. Najlepszy jego rzut Piotra Małachowskiego w tym sezonie, najdalej 64 metry i 67 centymetrów. Ten rezultat na pewno nie da bezpośredniej kwalifikacji, bo widzieliśmy, że rzut nie wylądował, ten dysk nie wylądował poza żółtą linią oznaczającą minimum kwalifikacyjne wynoszące 66 metrów. 62-68 Piotr Małachowski kończy rywalizację w tej grupie eliminacyjnej na 9. miejscu. No i szanse na awans do finału. Teoretycznie są, ale one są małe, nie chcę powiedzieć iluzoryczne.
historia sportowa dla mnie nie ma naprawdę znaczenia, tak? No nie ma, no bo to już było, minęło i no nigdy nie możemy sportowcy, no uważam, że ktoś, kto chce zostać mistrzem i tak dalej, albo nawet jest mistrzem i chce powtórzyć ten wynik w kolejnych latach, nie może podchodzić do tego sportu, o, jestem mistrzem i tak, mi się należy, nie. Chodźcie, bo tutaj są dziewczyny, to łatwiej dziewczyny pokazywać, a nie mnie grubego, no. Ja bym bardzo chciała ładne zdjęcie z Piotkiem i z serduszkiem i z Karolcią, bo my później sobie nie zrobimy żadnego. Wiecie jak będzie? Że nie zrobimy sobie żadnego. Kto nam robi? Tutaj mamy przecież foto, nie? Ja wiem. Sport to jest cały czas gonienie tego króliczka, nawet jak już go złapałeś, czyli przykład Anity, przykład Wojtka Nowickiego, to jeżeli chcą pozostać za 3 lata w Paryżu mistrzami, to jest cały czas, no, gonienie czegoś, tak? O czym nie wiesz, tak? Pożegnać się z tym wszystkim na pewno będzie, no, trudno, tak? Na pewno gdzieś tam będzie łezka. Fajnie, że mój syn chce trenować, chce rzucać, ale czy on będzie skobolem, czy będzie oszczepnikiem, a często jak jest u nas Maja Andrzejczyk i pytamy się, co będziesz konia robił, tak rzucał oszczepę, jak ciocia Majka, więc no, wiadomo, wygra, tak? Walka cały czas, no... No, na krawędzi, tak? Czy wytrzyma twoje zdrowie, twój organizm, twoja psychika, czy będzie ci się chciało, czy nie? Czy wytrzymasz tą presję przyjaciół, rodziny, znajomych, mediów, hejtu w dobie internetu i tak dalej? Pokazałem panu, co ma robić. Show me the biceps. Co masz robić? Jak wchodzisz do koła, oklaski, cały stadion ci klaszcze i wtedy jest power. Ile chcesz? Jak usłyszysz, że klaszczą, będzie na ciebie kamera, zrobisz wtedy tak. Będziesz słyszał, że stadion klaszcze, wtedy wchodzisz i robisz swoje obroty. Chcesz dużo na krótki rękaw moją? Henryk ma 8 lat. Może rzucać dyskiem, może biegać, może skakać. I pokazanie tego sportu i pokazanie rodzicom, że wiem, że są ciężkie czasy, muszą pracować poniedziałek, piątek, czasami sobota i tak dalej. A niektórzy w niedzielę przed komputerami, ale że też warto wyjść i zainwestować nie pieniądze, ale czas. A nie ma ważniejszego czasu niż, nie wiem, nasza rodzina, tak? A tym bardziej nasze dzieciaki. No wiesz, już jeszcze raz. No to tak, wiesz. No normalnie operować ładnie. Powoli, powoli, ustaw się ładnie. Jak Henio, lewa noga do przodu troszkę. No ustaw się ładnie. No. Tylko zachęcam go do uprawiania sportu. Jak nie będzie chciał trenować zawodowo, to przynajmniej 3-4 razy w tygodniu, żeby poświęcał czas, żeby przełamywał swoje pewne granice, bariery. Ja się spełniam w 100%. Jestem z małej miejscowości, z Bieżunia, gdzie moim marzeniem było wystartować, założyć dres Polski, jakie igrzyska. Jestem super spełniony, zadowolony. Jest Henryk, jest Kasia. Czasami denerwuję, bo denerwuję. Każdy jest zasmażony, ale to jest normalne, tak? Więc ale cieszę się z Henka. Już jest duży, 8-letnim chłopcem. Jest zdrowy, więc dla mnie to jest najważniejsze, tak? A to, co było... Pierwsze dni na pewno były ciężkie i po paru dniach byłem przestraszony, przerażony, bo nie rozumiałem życia.
takim sensie, że sportowiec przyjeżdża na zawody, na zgrupowanie, ma podane jedzenie, ma ręczniki. Jedyną rzeczą to ma iść na te posiłki, iść na ten trening, dać siebie maksa i tyle. A tu masz rodzinę, różne rzeczy się dzieją dookoła, różne zmiany planów i tak dalej, więc muszę się czegoś na tego nauczyć, funkcjonowania, ale nie jest łatwo, ale myślę, że w ciągu paru miesięcy się jakby zaadoptuję. Ale oczywiście chciałbym robić coś, co będzie mi sprawiało frajdę, tak? Tylko na razie nie wiem, co mi będzie sprawiało frajdę, bo nigdy nie chodziłem do normalnej pracy.